Seniorzy na dzielnie. Ja ekipę czuję, mówię wam, ja ekipę czuję. O to chodzi nam, nie negocjuję. Współpracuję, w to się tu gra. I nie ma sprawy, nie dla zabawy. Ty widzisz to samo, co ja? Nie jestem pewien. Przeklęty reumatyzm! A co ty konkretnie widzisz? Widzę ludzi, którzy nie płacą rządowi. To rząd płaci im za to, że siedzą na kanapie i oglądają telewizję. Widzę ludzi tak ustawionych, że mają własne miejsca w autobusach, na których nikt nie ośmieli się usiąść. Widzę ludzi, którzy mówią, co im ślina na język przyniesie i nikt im nie podskoczy, bo i tak ich nikt nie zrozumie. Widzisz więc to, co ja widzę? Najbardziej hardkorową ekipę na ulicach Elmore. Chyba trochę potrwa, zanim nas zauważą. Strasznie zarozumialcy, trzeba ich czymś zaskoczyć. Ej, co to było? Nie mam pojęcia, nic lepszego nie umiem wymyślić. Twoja kolej. Okej, opuszczę trochę spodnie, wiesz, tak jak chodzą ziomale. Zauważyli? Bo trochę głupio się czuję. Broda trochę wyżej, że niby się ich nie boisz. Wyżej! Wyżej! Może z nimi pogadajmy? Przepraszam. Przepraszam, odezwałeś się do mnie, a ja nie jestem przyzwyczajony, że traktuje się mnie jak człowieka. To czego chcecie? Dołączyć do waszej ekipy. Chcecie zostać seniorami? Wiemy, że trzeba sobie na to zasłużyć, ale jak to zrobić? Pracowałem za marne grosze przez 60 lat, potem dali mi złoty zegarek i wyrzucili na margines społeczeństwa. Zrobię, co każecie. Mógłbyś od czasu do czasu wpadać na pogaduchy. Fajnie by było poczuć, że jeszcze żyjemy. Ekstra! Dziękujemy! Będziemy częścią ekipy! Będziemy częścią ekipy! Będziemy częścią ekipy! Okej, jak mamy być seniorami, to musimy wczuć się w rolę. Szanujcie starszych! Seniorzy też chcą żyć! Nie, nie, nie. Seniorzy przez E. O! Seniorzy! Nie! Wszystko jedno. Musimy wyglądać oldschoolowo. Trzeba mieć zmarszczki! Zanieczyszczenie środowiska chyba nas raczej nie postarzy. Racja. Nie widzę żadnych zmian. I zero efektów ubocznych. No, nie wiem. Dam się posiekać, że słyszałam twoje myśli. Wynośmy się stąd, zanim mi się coś stanie! Darwin, nie wyrażaj się! Sól morska. Teraz powiesimy się na słońcu i zaczekamy, aż nas wysuszy na wiórek. Nas. Nie wiem, co mnie bardziej dołuje. To, że chciałem was zjeść, czy to, że nie zjadłem. Już się pomarszczyłeś? Super. Wyglądasz jak naprawdę odwodniony gad. No nie! Wyglądamy jeszcze młodziej niż przedtem. Dalej wyglądamy, jakby przed nami było całe życie. Pani mama mówi, że wyglądałaby 10 lat młodziej, gdyby nie miała dzieci. Może możemy się postarzyć tak, jak postarzyliśmy ją. Okej, raz, dwa, trzy. Darwin, mogę dłużej oglądać telewizję? Nie chcę odrabiać lekcji, nie będę tego jadła za kwaśne. Obiecałeś mi, że nas na rower. No, nie wiesz, to nie Czekaj, dosyć! Bo się zamieniamy w pył. Super! Teraz trzeba popracować nad stawami.